Teraz mi na pewno ludzie napiszą, Boże, ale flejtuch, ale brzydki piekarnik brudny, jak Ty możesz tak piekarnik mieć brudny? No to ja Wam powiem, to jak ja mam pokazać, jak się piekarnik czyści na czystym? No przecież nie da się, trzeba mieć brudny piekarnik, żeby pokazać, że to działa, no nie? No, teraz już jest czysty.